Na wniosek burmistrza Kłodzka Michała Piszko Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z drugiej raty opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu dla lokali gastronomicznych. Zwolnienie dotyczy tylko tych lokali, które decyzją rządu wciąż pozostają zamknięte dla gości z powodu epidemii koronawirusa. Rada Miejska na ostatniej sesji podjęła uchwałę o zwolnieniu z pierwszej i z drugiej raty koncesji za opłatę na sprzedaż alkoholu do spożycia na miejscu, czyli w obiektach gastronomicznych, w restauracjach. Wydłużyliśmy również okres wniesienia tej opłaty do końca września bieżącego roku. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, oczywiście i dalej będą te lokale zamknięte, to przygotujemy kolejny projekt uchwały, który gdzieś w maju albo w czerwcu zostanie przygotowany pod obrady i zwolnimy z tej trzeciej, ostatniej raty tych przedsiębiorców, którzy mają swoje lokale gastronomiczne i sprzedają tam po prostu alkohol. Wytłumaczmy jeszcze przedsiębiorcom, jak to będzie działało, bo niektórzy już wpłacili jedną ratę, dwie. Tak, jeżeli ci, co wpłacili, kontaktują się z merytorycznym pracownikiem w Urzędzie Miasta, no i informują, że została wpłata dokonana, wtedy pracownik sporządza stosowną notatkę i ta opłata jest po prostu zwracana na konto danego przedsiębiorcy. Oczywiście na wniosek wszystko się odbywa. Z pewnością zwolnienie nas z 2/3 z opłaty za koncesję jest to pomoc. Wnioskowaliśmy o zwolnienie z całości, no ale osiągnęliśmy porozumienie w 2/3, no i cieszymy się w 2/3. Teraz mamy nadzieję, że samorząd może sam wyjdzie do przedsiębiorców z propozycjami, tak żeby ta nasza droga wspólna nie była taka kręta i wyboista. Przedsiębiorcy kłodzcy dotknięci COVID-em są zaniepokojeni brakiem turystów, brakiem ruchu turystycznego. Nie mówię tu tylko o gastro, mówię tu o całości miasta Kłodzka i mam nadzieję, że nasz samorząd wspomoże działania, podejmie działania aktywujące ruch turystyczny, zapraszający turystów do miasta, że będą to działania konkretne, które przyniosą konkretne rezultaty. Ratusz szacuje, że wpływy do budżetu miasta z tytułu zwolnienia z opłat za koncesję zmniejszą się o około 60 tysięcy złotych. Ale jak wspominają przedsiębiorcy, każda pomoc płynąca od władz jest pomocna w czasie pandemii.